Ze wszystkich krajów świata, właśnie w Chinach, historia krzyża wydawała się być najbardziej dziwną i odległą. Ale dzisiaj przesłanie o krzyżu jest tu, w pełni obecne. Podczas powstania bokserów w 1900 roku zginęło 236 zachodnich misjonarzy i 23 tysiące chińskich chrześcijan. W następnych 50 latach do Chin przyjeżdżali kolejni misjonarze. Otworzyli oni 19 uniwersytetów, ponad 6 tysięcy szkół podstawowych i ponad 900 szpitali. Liczba wierzących w Chinach wzrosła do 700 tysięcy wierzących. Chińska Partia Komunistyczna sukcesy te przypisywała działaniu imperializmu. Zachodnich misjonarzy wypędzano, a chińskich zmuszano do zapierania się wiary. Dla wszystkich Chińczyków wprowadzono świecką edukację. Minęło jeszcze 50 lat i obecnie w Chinach jest ponad 70 milionów chrześcijan, 100 razy więcej niż było ich wcześniej. Krzyż. Podczas kulturalnej rewolucji w Chinach ogień nienawiści i zgorzknienia płonął bardzo gorąco. W tym samym czasie ciche źródła miłości i przebaczenia próbowały napełnić pragnących. W 1960 kilka rodzin zaczęło się spotykać. Grupy te nie były zbyt liczne. Do 1967 roku te kościoły domowe rozprzestrzeniały się wszędzie. Mieliśmy wierzącą sąsiadkę. Byłem przeciwny chrześcijaństwu. Pewnego razu przyszła porozmawiać. Nauczyła mnie modlić się na kolanach. Potem stałem się chrześcijaninem. Na pierwszym spotkaniu było 3-4 osoby. Wkrótce potem 6 osób, 8. Później przychodziło już 30. Wszystkie spotkania odbywały się potajemnie. Za każdym razem schodziliśmy się i żarliwie modliliśmy się. Od razu po spotkaniu trzeba było się rozejść, aby nie zostać aresztowanym przez milicję. Kielich goryczy. Przez 30-40 lat udało nam się zachować nasz kościół domowy. Na początku było tylko matka, brat i ja. Następnie zgromadzenie urosło do 7, 8, 10 osób, a następnie więcej i więcej. W 1972 roku otrzymałem list od rodziny z Henan. Napisali: śpiesz się, przyjdź szybko. Napisali, że jacyś młodzi ludzie chcieli oddać swoje życie dla głoszenia dobrej nowiny. Sprawdziłem to i rzeczywiście tak było. Jak oni zwiastowali Ewangelię? Za dnia chowali się w pieczarach, sadach lub szopach. Wieczorem wychodzili, spotykali się z innymi wierzącymi na modlitwie. Spotykaliśmy się na polu kukurydzy lub na cmentarzu. To było najlepsze miejsce na spotkania i modlitwę. Pamiętam, jak mieszkaliśmy pod gołym niebem więcej niż pół roku. W ciągu dnia i w nocy trzeba było podejść do okna, by kogoś zawołać. Nieważne, czy było to południe, czy północ. Wszyscy się zbierali, aby się spotkać razem. Nie zdążyliśmy się obejrzeć i trzy pokoje były już pełne. Po rewolucji kościoły domowe powoły zaczęły wychodzić z ukrycia. Thank you.
Kiedy Mao Zedong umarł, Chińczycy, rozczarowawszy się fałszywym Bogiem, zaczęli szukać prawdziwego. Po raz pierwszy w życiu ludzie z niskich warstw społecznych spotkali się twarzą w twarz z Bożą łaską, miłością i z ofiarą Chrystusa na krzyżu. Po raz pierwszy zrozumieli, że w Kościele Bożym mają wartość i są ważeni szacunkiem, czy mogli się nie radować, dostając najcenniejszy dar. Kiedy pierwszy raz przyszłam do kościoła, było tam tak dobrze. Uchwyciłam sens życia. Moja dusza zaznała pokoju, którego wcześniej nie miałam. Pokój z Bogiem. Dlatego mogę powiedzieć wprost, będę szła za Bogiem przez całe życie. W trakcie nabożeństwa moja dusza się unosiła. Panie, jak będzie cudownie, kiedy będziemy mogli się spotkać każdego dnia. Trzy noce nie spałam, byłam wypełniona radością. Wołałam, Panie, dlaczego jestem tak pełna radości? Z czego jestem szczęśliwa? Nie mam pieniędzy, nie mam rodziny, nie mam nic. Byłam przekonana, że ta radość pochodzi z nieba. Nie zostałem uzdrowiony, kiedy uwierzyłem, ale odczuwałem nie dającą się opisać radość. Nie wiem skąd ona pochodziła. Rozmyślałam, aż postanowiłam iść za Chrystusem. Największą radością było to, że nareszcie znalazłam sens życia. Kiedy spoglądam wstecz, cieszę się, że nie wybrałam drogi grzechu. Chińczycy w swoim ziemskim życiu zeznali wiele grzechu, ale nie poznali pokoju, który pochodzi z przebaczenia i chrztu Duchem Świętym. Płakałem przez całe kazanie. Sam nie wiem dlaczego. Bałem się, że wszyscy zobaczą moje łzy i dlatego starałem się je wycierać. Spuściłem głowę i słuchałem kazania, aby nikt nie widział. Ono było o pokucie przez przyjęcie ofiary Chrystusa. Zawsze byłam jak syn marnotrawny, ale Boża miłość mnie podtrzymała. Boża wieczna miłość mnie ogarnęła. Jestem tak bardzo szczęśliwa, że mogę służyć Bogu. Zawsze będę pamiętać, zostałem uzdrowiony tylko z Bożej miłości. Kiedy Bóg przyszedł do mnie, to dotknął mojego serca tak mocno. Moc Jego przesłania przebudziła mnie. Wiedziałem, że On chce mnie użyć do zbawienia ludzi. Oddanie. Miłość Boża to cud. On kocha każdego z nas. Chcę poświęcić swoje życie służbie Bogu. Boża miłość pomaga mi żyć lepiej. Mając ją, mam po co żyć. Tak jak słońce nie może przestać świecić, a nasiona kiełkować, tak ci ludzie nie mogli nie odpowiedzieć na wołanie swoich dusz. Oni znaleźli nowe życie w Chrystusie. Oni nie mogli nie oddać siebie Bogu i nie być głosicielami Ewangelii.
Jak szybko mija czas. Idę tą drogą już 16 lat. Jen urodziła się w rodzinie inteligenckiej. Kiedy zdecydowała się zostać misjonarką, miała długą rozmowę z ojcem. Powiedział, że mam trzy możliwości. Możesz pójść na uniwersytet i będę ci pomagał finansowo. Możesz zostać nauczycielką. Ja również wszystko pomogę załatwić. Jeśli będziesz chciała inną pracę, dzięki moim znajomościom coś ci znajdę, pomogę. Pomyśl o tym, powiedział. Powiedziałam, że nic z tego nie chcę. Dlaczego? Zapytał. Czego więc chcesz? Powiedziałem, że chcę dalej być misjonarką. On westchnął na to głęboko. Jen, pamiętaj, jeśli będziesz zmęczona i będziesz miała jakieś potrzeby, pamiętaj, że masz dom. Jest przed tobą zawsze otwarty. Jeśli będziesz szczęśliwa ze swoimi braćmi i siostrami, jeśli będziesz chciała całe życie się tym zajmować, nie zapomnij do nas napisać. Niezależnie gdzie byś nie była, jak daleko. Z moich oczu płynęły łzy i bałem się patrzeć na ojca. Potem zapytał mnie ostatni raz, czy naprawdę chcę wyjechać. Odpowiedziałem, chcę. Wyciągnął 30 dolarów i powiedział, nie mam już więcej, weź te pieniądze na drogę. Matka też prosiła mnie, abym wróciła do domu. Pytała ona, w jakim celu wyjeżdżam? Odpowiedziałam, jadę ze względu na Bożą miłość. Jeśli będę głosić, to inni ludzie odpowiedzą na Boże wołanie. Ponieważ Bóg umieścił to nasienie w moim sercu. Zaufał mi i powierzył mi to dzieło. Nie mogłabym nie wypełnić Jego woli. Ta śmiała niewiasta wychowała się w małym miasteczku, ale swoją młodość spędziła w pieczarach i więzieniach. Było wiele bólu, ale również było wiele radości. Boża miłość wprowadziła mnie na tą drogę. Byłam słaba, popełniałam błędy, ale nie żałuję swojego wyboru. Dzisiaj Jen wraz z mężem jest odpowiedzialna za szkolenie misjonarzy dla kościołów domowych. Coraz więcej ludzi, łącznie z rodzinami, zaczyna ich rozumieć i im pomagać. Z Twoją miłością będziemy iść Twoimi śladami przez całe życie. Od 1980 roku w kontynentalnych Chinach dziesiątki tysięcy wierzących, takich jak Jan, poświęcili swoje życie Panu. W 1981 roku całkowicie weszłam na tą drogę. Wyjechałam z kilkoma innymi dziewczętami. Na rowerach i pieszo objechaliśmy i obeszliśmy więcej niż 10 rejonów. W każdej wiosce i na ulicach rozmawialiśmy z ludźmi. Wielu nigdy jeszcze nie widziało głoszących dziewczyn. Wielu chorych zostało uzdrowionych przez nasze modlitwy. W trakcie każdego wyjazdu nawracały się dziesiątki tysięcy ludzi. Tak powstawały kościoły domowe. Na początku w każdej odwiedzanej wiosce wydarzały się cuda. Wielu misjonarzy miał dar uzdrawiania. Uzdrawialiśmy chorych przez nakładanie rąk. Kiedy wchodziliśmy do nowej wioski, śpiewaliśmy na podwórkach pieśni. Z ciekawości przychodziło wielu sąsiadów. Mówiliśmy im o Chrystusie. Jeśli ktoś chciał wierzyć, klękaliśmy i modliliśmy się z nim. Podczas uroczystości, pogrzebów i wesel wykorzystywaliśmy okazję do głoszenia
robiliśmy pantomimy, tańczyliśmy i opowiadaliśmy historie biblijne. Zwiastowaliśmy w pociągach, autobusach i na ulicach. Pukaliśmy do każdego domu i opowiadaliśmy ludziom dobrą nowinę. Czym jest Ewangelia? Proszę usiąść. Szliśmy wszędzie, przynosiliśmy słowo. Gdy w danym terenie wszystkim już głosiliśmy, jechaliśmy dalej. Byliśmy w Shanji, Kupai i Ninjai. W 80 i 81 roku kościoły domowe w naszej prowincji rozprzestrzeniały się jak nigdy dotąd. To była złota era dla kościołów domowych w tym rejonie, z dalekich rejonów, Xinjiang i z pustynnych miejsc na północnym wschodzie. W 81 roku znów powstał kościół patriotyczny i skończył się wówczas czas wolności. Powstał kościół patriotyczny, a kościoły domowe stały się nielegalne. Głoszenie dobrej nowiny było zabronione. W 1983 roku władze zaczęły aresztować grupy wierzących, które nazywano grupami agitatorów. Byłem aresztowany, bo powiedzieli, że byłem agitatorem. Przeciw czemu ja agituję? Ja nie mówiłem, że należy obalić komunistów. Przecież nie mówiłem, że jestem przeciwko polityce. Wtedy nie narzekałem, ale tylko krzyczałem: Jezus jest naszym Panem. Za to mnie osadzono jako kontrrewolucjonistę i spędziłem za to 15 lat w więzieniu. Ten były milicjant znalazł ukojenie w Chrystusie. Chrystus nic złego nie robił i został ukrzyżowany. Ja też nic złego nie robiłem. W czasie rewolucji kulturalnej czyniłem wiele zła ludziom, a uważano mnie za bohatera. Teraz żyję sprawiedliwym życiem, a zrobiono ze mnie przestępcę. Próby. Wszyscy, którzy byliście w więzieniu za prawdę, wstańcie, wyjdźcie do przodu. Trafienie do więzienia jest czymś tak bardzo powszechnym, a bracia i siostry opowiadają o tym bardzo spokojnie, bez emocji. Prześladowania nigdy się nie kończą. Ktoś zawsze siedzi w więzieniu. Niektórzy byli w więzieniu 10 razy. Obecnie z naszego zboru 14 osób siedzi w więzieniu, a 21 jest na liście poszukiwanych. My wszyscy cierpieliśmy w więzieniu. I było nas wszystkich 40. Trzech aresztowano całkiem niedawno i nadal są w więzieniu. Kiedy Kościół zaczął być prześladowany w Habei, kiedy wszystkich aresztowano, kiedy przyszli po mnie, nie było mnie w domu. Zamiast mnie zabrali ojca. Oni mówią to, co myślą podczas aresztowania. Szczerze mówiąc, trochę się przestraszyłem, ale Bóg dał mi siłę. Tak więc można powiedzieć, że byłem gotowy. Nagle wdarła się policja, ale kiedy nałożyli mi kajdanki, uspokoiłem się. To oznacza, że czeka mnie kilka lat w więzieniu, pomyślałem. Niech tak będzie. I zrobiło mi się lżej. Kiedy nas aresztowano, byliśmy pełni radości. Śpiewaliśmy psalmy w samochodzie. Policjant krzyczał: czemu śpiewacie? Jesteście przecież aresztowani. Powiedzieliśmy: dlatego, że jesteśmy wolni. Xiao Gai próbowała uciec, ale skaleczyła się i została inwalidą. Wspiąłam się na dach, ale niestety był już tam policjant. Zaczęliśmy się szamotać i on popchnął mnie do krawędzi dachu, a potem zepchnął. Kiedy spadłam, nie czułam bólu, ale nie mogłam wstać.
Krzyknęłam do jednej z sióstr: pomóż mi, pomóż mi. Ona podeszła i chciała mnie podnieść, ale nie mogłam wstać. Moja noga była złamana. Po tym wydarzeniu straciłam pokój w duszy. Przecież chrześcijanie to dobrzy ludzie. Dlaczego policjanci nie aresztują prawdziwych przestępców? Dlaczego nas nie zostawią w spokoju? Potem modliłam się za tego policjanta, bo on nie wie, co czyni. Jak złoto jest wypalane w piecu hutniczym, tak prawdziwi wierzący mogą świecić w ciemności. Chun Xia, przyjaciółka Shai Gao, była aresztowana 3 dni przed własnym ślubem. Zostałem aresztowana 10 sierpnia i zostałem skazana na 3 lata w obozie pracy. Moi bracia i siostry i mój narzeczony następnego dnia przyszli mnie odwiedzić. Wszyscy płakali, oprócz mnie, ale później było mi bardzo ciężko. Powiedziałem strażniczce: przecież nic nie zrobiłam. Ona się zgodziła i potem powiedziałam: jestem niewinna, za co dostałam 3 lata? Odpowiedziała: oni się boją, że ty zbłądzisz, ale ja za to oddałam 3 lata wolności. Ona zaczęła mówić, że prawo nie jest jeszcze doskonałe. Czułam się nieswojo. Chodziłam tam i z powrotem. Chodziłam i pytałam: Boże, czyż naprawdę mam spędzić tutaj 3 lata? Potem Pan mnie pocieszył. Przed aresztowaniem codziennie śpiewaliśmy i mówiliśmy o krzyżu i Biblii. Ale jeśli ja idę tą drogą, to dlaczego jest mi tak ciężko? Powiedziałam: Boże, wiem, że jesteś ze mną i że nic na próżno się nie dzieje. W więzieniu Chun Xia cały czas myślała o swoim narzeczonym, Hai Hen. Wysyłałam mu listy, aby na mnie nie czekał. Byliśmy już nie młodzi. Po co mu na próżno tracić czas? 3 długie lata. Kiedy została aresztowana, wujek Zhang zapytał, co będę robił, jeśli zostanie osadzona na 3 lata. Co powie moja rodzina na to? Może powinienem szukać innej żony. Powiedziałem mu, że nieważne, czy to będzie 3 lata, czy 20 lat, będę na nią czekał. Co miesiąc Hai Shan przemierzał setki kilometrów, aby zobaczyć się z Chun Xia. Każda wizyta trwała od 20 do 30 minut. Hai Shan nie opuścił żadnego miesiąca i dodatkowo miał zawsze ze sobą jeszcze list. Chciałem, aby się o mnie nie bała, aby mi nie mówiła, abym na nią nie czekał. Trudno mi było tego słuchać. Zapewniałem, że będę ją kochał nawet wtedy, gdy będzie stara i siwa. Ja nikomu tych listów nie pokazywałam. One bardzo mnie pocieszały. W więzieniu nie było mi tak źle. Mówiłam braciom i siostrom, że Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Przechodziłam przez wszystkie trudności z radością. Chwała Bogu. Wyszłam z więzienia 3 miesiące przed upływem wyroku. Przyjechali po mnie Hai Shan i wujek Zhang. Myślałem, że mocno się rozpłaczemy. Kiedy dotarliśmy do domu, czekało tam wielu braci i sióstr. Było to bardzo wzruszające. Moja rodzina się radowała. Mama zaczęła płakać. Nie przypuszczałem, że będzie tak szybko. Wypuścili mnie 29 kwietnia, a 3 maja mieliśmy ślub. Bracia i siostry z naszego miasta wszystko dla nas załatwili.
Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg w tym wersecie pokazał mi swój plan. Czasami narzekałem na Boga, ale w tym samym czasie wewnątrz słyszałem głos, który mówił: nie narzekaj, Bóg Ciebie nie zostawi nigdy i nigdzie. Na weselu wiele osób płakało. Nie mogłam nie radować się, chociaż również płakałam. To były łzy wdzięczności. Wiedziałam, że Bóg był z nami, kiedy siedziałam w więzieniu. Kiedy datę ślubu trzeba było odłożyć, ich miłość stawała się mocniejsza. 3 lata w więzieniu umocniły ich wiarę. Pomimo cierpienia, ich szczęście i wdzięczność stały się jeszcze większe.在每一个时刻里，我们唯一的同伴就是你。我们的心痴情地向往你。 人中的第一人，没有什么能和你相比，没有什么能和你相比。 Na wielu pokoleń chińscy misjonarze idą drogą krzyża. Chińskie władze odmawiają ich legalizacji. Obywatele chińscy ich nie rozumieją. Wszędzie na tych misjonarzy czeka cierpienie i więzienie. Bez narzekań i wątpliwości idą oni tą ciężką drogą. Mój ojciec umarł, kiedy się urodziłem, a matka umarła, kiedy miałem 3 lata. Do lat 11 nie miałem nigdy swojego obuwia, nikt mną się nie opiekował. Życie było ciężkie. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego urodziłem się, mając taki los. Dlaczego nikt mnie nie kocha? Dlaczego inni żyją normalnie? Dlaczego inni żyją dobrze, a ja nie? Jeśli jest Bóg, to dlaczego mi nie pomaga? Pewnego dnia nie mogłem już wytrzymać i chciałem z sobą skończyć, popełnić samobójstwo. I w tym momencie usłyszałem, że jakaś grupa ludzi śpiewa. Był chłodny, późny wieczór. Zastanawiałem się, kto mógł o tej porze śpiewać. Podszedłem do tego domu. Ktoś mnie zauważył i krzyknął: to on, to ten sierota. Czy to ty nie masz rodziny? Wpuścili mnie do środka. Powiedzieli do mnie: uwierz w Jezusa, bo tylko On może cię zbawić. Kilka staruszek nauczyło mnie, jak uklęknąć i modlić się. Położyli na mnie ręce i modlili się o mnie ze łzami w oczach. Tego wieczoru uwierzyłem w Chrystusa.
Kiedy policjanci dowiedzieli się, że stałem się chrześcijaninem, jako 14-letni chłopak, zaczęli mnie poszukiwać. Kiedy ukrywałem się 7 dni w dole, byłem głodny, cierpiałem, wyszedłem na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. I właśnie wtedy przychodził policjant, więc złapał mnie i aresztował. Taki mały jesteś i już jesteś kontrrewolucjonistą? Oskarżali mnie, męczyli, głodzili. Pomyślałem wtedy, że Jezus, to musi być prawda. W przeciwnym razie partia komunistyczna nie byłaby tak zaniepokojona. Nawet bezdomny chłopiec, taki jak ja, jest dla nich niebezpieczny. Dzień, chłopiec, sierota, mam 19 lat, został misjonarzem. Na początku pracowałem na własnym terenie. Kiedy się ożeniłem, w trakcie misji nosiłem na plecach dziecko. Zacząłem jeździć do różnych prowincji, zanosząc Ewangelię. Założyłem wiele kościołów domowych. Byłem bardzo szczęśliwy. Nie myślałem o uniżeniu i o ucisku, biedzie i aresztowaniach. Wierność. Panie, zlituj się nad nami. Dzięki, że nas wybrałeś. Dzięki za miłość Twoją. Dzięki, że wskazałeś nam drogę wyjścia z tego świata. Dzięki, że pozwalasz nam dzielić się jarzmem, które nam dajesz. Dziękujemy, że troszczysz się o Kościół w Chinach. Za to, że ulitowałeś się nad chińskim kościołem. Chociaż kościoły były prześladowane, widzimy Twoją obecność w Chinach. Bóg nie opuścił Chin. Zostałem chrześcijaninem w 1983 roku. Cały czas głosiłem dobrą nowinę. 4 razy byłem w więzieniu, 3 razy w rodzinnym mieście, a raz w Jianjin. Zostałem dotkliwie pobity. Bili mnie strażnicy i czasami inni więźniowie. Pamiętam, jak wymiotowałem krwią. Było wiele krwi. Było nas 3 lub 4, siedzieliśmy w kolei, jedzieliśmy chleb. Tego wieczoru długo płakaliśmy. Chcieliśmy być z naszymi rodzinami, chcieliśmy być z naszym Panem. Byłem 8 razy osadzony za głoszenie. Pewnego razu z jedną siostrą zostałem przykuty kajdankami do słupa koło policji. Nie mogliśmy jednocześnie dotykać nogami ziemi. Kiedy ja stałem na ziemi, ona wisiała w powietrzu i na odwrót. Wisieliśmy w ten sposób 4 godziny, dopóki ręce zupełnie nam nie zsiniały. Po aresztowaniu byłem torturowany. Miałem rozbitą twarz. Skórę podrażnili pałkami elektrycznymi. Strażnicy bili mnie po głowie i ciele pałkami elektrycznymi. Straciłam przytomność. Nic nie pamiętałam. Bili mnie jednocześnie 3-4 prętami pasterskimi. Pobili mnie całego i związali. Minęły już 3 lata i wciąż mam blizny po torturach. Niejednokrotnie podczas tortur, w okropnych warunkach, misjonarze pytali Boga. On odpowiadał na te modlitwy w różny sposób i wszyscy bez wyjątku otrzymywali wewnętrzny pokój w duszy. Pytałem Go, żeby mi odpowiedział. On powiedział, że nie powiem Ci nic. To zapamiętałem dlatego, bo to były najcięższe dni. Bóg mi nie odpowiedział. Później powiedziałem, chociaż nie odpowiesz mi, to i tak wszystko to akceptuję z wdzięcznością. I wtedy powstałem w swoim duchu i ciemność zaczęła się rozjaśniać. Powiedziałem Panu, że obawiam się ponownie trafić do więzienia.
to byłby już 11 raz. Powiedziałem Bogu, że już mam dość więzienia, że moje ciało by tego dłużej nie wytrzymało. Usłyszałem krzyk łamiący serce. Był to sam Chrystus. Krzyknął on: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Usłyszałem jego słowa bardzo wyraźnie. Płynęły one z krzyża bezpośrednio do mojej głowy. I natychmiast zrozumiałem, dlaczego Jezus płakał. Tam i wtedy poczułem się na nowo posilony. Zrozumiałem, że Pan nie chciał mnie opuścić, ale chciał, abym doświadczył krzyża. Jezus powiedział nam: jeśli ktoś chce pójść za mną, musi się siebie zaprzeć i wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa. Naśladować Go. Nie miałem jakiegokolwiek urazu za to, przez co musiałem przejść. Jest to ta sama droga, przez którą przyszedł Jezus. Od pierwszego dnia, kiedy stałem się misjonarzem, wiedziałem, że ta droga będzie drogą krzyża. Byłem więcej niż chętny, by tą drogą pójść. Nieważne, ile będę musiał cierpieć, nigdy nie przyniosłem wstydu Bogu. Podjąłem decyzję pójścia za Bogiem. Bóg znalazł mnie i pokochał. Wszystko, przez co przechodziłem, pochodziło od Boga. Jestem wypełniony radością. Rządowe prześladowanie nie jest czymś bardzo strasznym. To tylko sposób okazania mi Bożego błogosławieństwa. To wszystko. Religia i polityka muszą być oddzielone. Ponieważ wierzący w Chinach wierzą w tę zasadę, dlatego wielu odmawia przyłączenia się do kościoła patriotycznego. Ich kościoły domowe i misyjne prace są traktowane przez rząd jako nielegalne. Urzędnicy rządowi mogą z tego powodu aresztować ich i wyznaczać kary na podstawie prawa regulującego sprawy religii. Dlatego spotkania i głoszenie słowa potajemnie jest jednym sposobem, w jaki chińscy wierzący mogą przetrwać. Jednakże stopień prześladowania kościoła zmienia się. Kościoły w Wenzhou były pierwszymi, które przebudziły się po kulturalnej rewolucji, choć większość budynków kościelnych zostało zburzonych. Kościoły w Henan zostały przebudzone później, ale tam jest więcej męczenników i więźniów niż gdziekolwiek indziej. Chociaż chińscy chrześcijanie nie buntują się przeciwko rządowi, są spostrzegani jako nielegalni, ponieważ nie chcą się wyrzec swojej wiary. Żyją oni zatem wiernie i sprawiedliwie, ale pod tyrańskim rządem. Chińskie władze zupełnie są nieświadome wzrastającej liczby kościołów domowych. Oni nie rozumieją zupełnie, co i dlaczego robimy. Dlatego nazywają nas antyrewolucjonistami. Myślę jednak, że w głębi serca wiedzą, że takimi nie jesteśmy. Uważamy, że powodem, dlaczego rząd nas prześladuje i jest nam przeciwny, jest to, że nie wie i nie rozumie, na czym polega chrześcijaństwo. To jest nieporozumienie. My nie mamy nienawiści do rządu. Naszym jedynym pragnieniem jest to, aby każdy żyjący na ziemi mógł doświadczyć Bożej miłości, przyjąć Bożą miłość. Przez wszystkie nasze męki, prześladowania, Bóg szkoli, przygotowuje i buduje Kościół w Chinach. Jest to błogosławieństwo dla chińskiego Kościoła. Modlimy się o naszych liderów w Chinach, jak również o tych, którzy nas prześladują. Życzymy im dobrze. Mówimy naszym braciom i siostrom, że powinniśmy okazać szacunek wobec każdego członka i przedstawiciela rządu. Jest to Boże przykazanie, by respektować władzę. Jednak w Chinach chrześcijanie nie są spostrzegani w ten sposób.
Wojny w chińskiej historii, takie jak rebelia Taiping i wojna opium, naruszyły zaufanie społeczeństwa. Rząd prześladuje nas, ponieważ się czegoś obawia i nie rozumie, na czym polega nasza wiara. Dlatego jako chrześcijanie w tym kraju myślę, że powinniśmy modlić się za liderów naszego kraju i za każdego, kto sprawuje władzę. Panie, jesteśmy gotowi, by zaryzykować życie, aby tylko zbawić nasz umiłowany kraj, Chiny. Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił nasz umiłowany kraj. Proszę, pobłogosław ten kraj Twoimi rękami. Proszę, pobłogosław ten naród Twoimi rękami. Ty przelałeś swoją krew za lud chiński. Dziękujemy za przyniesienie nam Twojej Ewangelii i zbawienia w tych ostatnich czasach. Dziękujemy za otwarte drzwi dla Ewangelii w Chinach. Twoja miłość przyszła do nas. Ona przyszła do chińskiej ziemi. Ty umiłowałeś nasz kraj i ludzi tu żyjących. Już od samego początku. Wielu ludzi w Chinach się Ciebie zapiera. Wielu się nie rozpoznaje. Oni czczą wszystkie rodzaje bożków. Panie, dziś pokutujemy przed Tobą za nasz kraj. Panie, prosimy, powstrzymaj swój gniew. Osoba, która z głębi serca kocha Boga, również będzie kochać swój kraj i swoich rodaków. Osoba, która jest gotowa, by nieść krzyż, jest wypełniona miłosierdziem. Tacy ludzie mogą źle zostać potraktowani, ale nadal będą wypełnieni miłością. Mogą zostać uwięzieni, ale ich serca nadal będą wolne. Mogą zostać wzgardzeni, ale mimo to będą przepełnieni wdzięcznością. Boży Duch i Jego potężna moc były ze mną przez te wszystkie lata. Mówiąc prawdę, to tylko trochę cierpiałem dla mojego Pana. Byłem kiedyś bezdomny. Odkąd zacząłem za Nim podążać, zyskałem tak wiele. Pomimo całego cierpienia, Boża droga wydaje mi się nadal bardzo słodka. Dziękczynienie. Nie czułem bólu, kiedy bólu doświadczałem. Nie czuję się głodny, kiedy jestem głodny. Nie czuję się samotny, kiedy jestem schwytany i uwięziony. Nie popadam w depresję, kiedy płaczę. Czuję słodycz. Całe moje życie zostało zdobyte przez Bożą miłość. Bez Bożej miłości nikt nie może zrezygnować ze światowych majątności i stać się Jego sługą. Jezus poświęcił się na krzyżu za każdego z nas. My jesteśmy związani Jego miłością i nie mamy innego wyboru, jak tylko iść Jego śladami. Mogę wyobrazić sobie wyraz bólu na twarzy Jezusa, kiedy został ukrzyżowany. Nigdy nie zapomnę to, co mówi na ten temat Biblia. A zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Łukasz 3,45. On nie zrobił tego tylko dla siebie.
Dlaczego krzyż, narzędzie tortur i symbolu pokorzenia, stał się symbolem pokoju i radości? Ścieżka prowadząca do krzyża jest wyłożona cierpieniem i poświęceniem. Ale dlaczego ludzie, którzy nią idą, są napełnieni pokojem i radością? Dlaczego krzyż sprawia, że cierpienie zamienia się w radość? Cała odpowiedź leży w Jezusie. On został przybity do krzyża z powodu Jego miłości do człowieka. Został wskrzeszony 3 dni później. Dzisiaj żyje w niebie, w tym świecie i w sercach każdego, kto w Niego wierzy. Tak jak Jezus zapowiedział swoje zwycięstwo przez krzyż, tak wierni w Chinach budują Kościół przez cierpienie i prześladowania. Więzienie dla chińskich misjonarzy stało się centrum szkolenia w wierze. Prześladowania ożywiły ducha chińskich chrześcijan. Nigdy niekończące się aresztowania pomogły wykształcić ludzi, którzy głoszą Ewangelię do wszystkich narodów. Rząd robi wszystko, by nas powstrzymać i aresztować. Nie mamy wyboru, musimy opuszczać nasze domy. Ale wszędzie, gdzie się udajemy, głosimy Ewangelię. Na początku nie chcieliśmy opuszczać naszych domów, ale zmieniło się to i jest tak, jak chce Bóg. Gdyby nie było tych prześladowań i aresztowań, prawdopodobnie nie zbudowalibyśmy takich zespołów ewangelizacyjnych i społeczności. Przebudzenie. Staliśmy się bezdomni. Gdy wędrujemy od miasta do miasta, głosimy Ewangelię. Wiele braci i sióstr znajduje się w takiej sytuacji. Kiedy uciekłem z rąk policji po aresztowaniu, stałem się misjonarzem na pełny etat. Zostałem niejako zmuszony do opuszczenia mojego rodzinnego miasta, ale w ten sposób głosiłem Ewangelię gdziekolwiek się udałem. Przez lata odwiedziłem mnóstwo miejsc. Mnogo razy zatrzymaliśmy się, by osiąść w pewnym miejscu. Przyszła policja. Wtedy musieliśmy przenieść się do następnego miasta. W ten sposób, kawałek po kawałku, ta Ewangelia zaczęła się rozchodzić po całym kraju. Każdy z tych zwykłych rolników sprawia, że powstają dziesiątki tysięcy kościołów domowych i miliony przyprowadzane są do Jezusa. W rzeczywistości jest to niekończąca się liczba kościołów domowych rozsianych po dolinach, wsiach, miasteczkach, ulicach. Pobłogosław nas obfitym namaszczeniem. Prosimy Cię, abyś wylał swego ducha na tę ziemię. Po odwiedzeniu setek kościołów domowych, to czego możemy się dowiedzieć, to tylko czubek góry lodowej. Nie wiem dokładnie, jak wiele w Chinach istnieje kościołów domowych. Jest ich zbyt wiele, by policzyć. To, co mogę powiedzieć, to, że w mojej okolicy jest ich 97. Dwa lata temu nasze dwie rodziny przeprowadziły się do Hananu w Tybecie. Dwa lata temu Bóg zaprowadził nas do plemienia Sang. Zbudowaliśmy tam 7 kościołów domowych. Założyłem 4 kościoły w 4 miesiące. Służymy tu Bogu od 10 lat. Misjonarze zostawili odciski swoich stóp w każdym zakątku tej ziemi i zostało przelanych wiele łez. Przeprowadziwszy wywiady z setkami misjonarzy,
że nadal trudno sobie wyobrazić, jak wielkie jest tu błogosławieństwo. Bez edukacji i doświadczenia tutejsi wierzący znaleźli sposób do pomyślnego ogłoszenia Ewangelii. Kiedy przychodzi wiosna, wieją delikatne wiatry i słodkie potoki nawilżają suchą ziemię obfitością. Jak podczas wiosny promienna chwała rozchodzi się wszędzie. Tak rozchodzi się Ewangelia głoszona przez tych prostych ludzi. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to potężna moc samej Ewangelii. Radosne hymny chwały są podnoszone w każdym zakątku tej ziemi. Od wybrzeża południowego wschodu do granicy na północnym zachodzie. Od brzegów rzeki Songhua do rzeki Langhang. Z małych wsi do głównych miast nasiona wiary wzrastają w sercach milionów rolników, studentów, obywateli, pracowników państwowych. Daqing, pole naftowe, przykładowa prowincja założona przez przewodniczącego Mao, mieściła około 100 tysięcy wierzących do roku 1980. Tłumy ludzi przychodziło do mojego domu podczas niedzielnego nabożeństwa. Pomimo tego, że niektórzy się ze mnie śmiali, pytali, jak ten analfabeta może użyć kogokolwiek, szydzili ze mnie. Niemniej jednak moje zgromadzenie urosło do takich dużych rozmiarów, że za jednym razem nie mogliśmy się pomieścić, więc zaczęliśmy się spotykać dwa razy, potem trzy, cztery, pięć i więcej. W Daqing prowincji jest 21 dzielnic, a każda dzielnica ma średnio 150 kościołów domowych ze średnio 30 członków w każdym. Inaczej mówiąc, mamy około 100 tysięcy członków w tym regionie, a otaczających jest jeszcze 23 dzielnice. W prawie każdym głównym uniwersytecie, takim jak Beijing, Tsinghua, Xiamen i Fudan, chrześcijańscy studenci i nauczyciele spotykają się regularnie. Ewangelia dotarła również do innych grup plemiennych w Chinach. Przyniosła ona wiarę i godność do życia ludzi w najdalszych zakątkach Chin. Five.
90% naszej wsi stało się chrześcijanami między rokiem 85 a 89. 80% naszej wsi stało się chrześcijanami. Jest bardzo niewielu ludzi w naszym regionie, którzy nie są chrześcijanami. Mogą głosić w językach plemienia Lisu, Danyu, Heyi. Mogą w tych językach dobrze się komunikować i również śpiewać. Dzisiaj w Chinach żyje niezliczona ilość wierzących, setki niezarejestrowanych seminariów i tysiące biblijnych centrów szkolenia. Te wierne dusze wiedzą, że już więcej nie należą do zepsutego i złego świata. Żyją, by przelewać krew i łzy. Ryzykują swoje życie, by rozprzestrzeniać miłość swojego Ojca w niebie. Panie, dedykuję swoje życie dla głoszenia Ewangelii tym, którzy żyją w bólu i ciemności. Dla tych, których kocha Jezus. Prawdziwa miłość Chrystusa nie może być znaleziona poza Ewangelią. To jest obietnica, którą złożyłem przed Panem. Panie, będę nosił Twój krzyż i naśladował Cię, bo to jest obowiązek Twoich uczniów. Prześladowania, które znosiłem, nie są cierpieniem, ale błogosławieństwem od Ciebie. Wiem, że to jest długa podróż, pełna bólu i łez, ale jestem zdecydowany iść wiernie Twoją drogą.